Panowie, ostatnie podrygi, kto co potrzebuje, Radyjko, Siusiu. Nie, 18:10 zaczynamy wpisać w papiery. Cześć, witam was bardzo serdecznie w Eurotracku dwójce w firmie GNR. Zanim rozwiniemy ten skrót, przedstawię po kolei może, kto tutaj w tej firmie jeździ. Najwyższy stopniem jest podobno Matt, z tego co mi wiadomo, z tego grona. Pantera. A, teraz jest już Pantera, no to, tak, fakt. No to zacznijmy od Pantery. Pantera, przywitaj się. Tak, to znaczy... U nas nie ma za bardzo jak najwyższy, bo... No nie ma, ale no wiesz, zawsze ktoś tam czuwa. Dostosowaliśmy się do tych rank, które są do Mafia OT Seat, czyli właśnie te kierowcy, te szefy i te inne. No i ta osoba, która zakłada firmę, jest automatycznie szefem, no także ja się witam. No i później coś tam jeszcze też ma do powiedzenia Matt w tej firmie. Jest tam kimś jeszcze, tam zarządcą jakimś, nie wiem. Tak, witam, jestem ogólnie dyspozytorem, wydaję trasy i tak dalej. No a reszta osób to są chyba tylko tacy zwykli kierowcy. No jeszcze husarz jest do spraw kadr. Chyba. On w zasadzie przyjmuje... No, ale już Szymi, ja oraz Kasza już jesteśmy takimi... Szynka, nie Kasza, Szynka, poproszę. Szynka, dobrze, Szynka. Jesteśmy już takimi najzwyklejszymi kierowcami tylko. Ja jestem niedzielnym kierowcą. Tak. My też tutaj tylko w tej firmie jeździmy, jeśli mamy czas, bo tam wiadomo, jeszcze jest do nagrywania, jeszcze nagrywamy sobie z Farming Simulatora, z innych gier, no to tam jeździmy w wolnym czasie z Szymim w tej firmie. A co oznacza skrót GNR? To jest grupa natychmiastowej reakcji. O nazwę mnie nawet, o źródło tej nazwy mnie nie pytajcie. To wiesz co, może jedźmy powoli, a w trakcie się opowie mniej więcej, co tam w tej firmie słychać. Skąd się ta firma... Dobra, czekajcie, byleby nie było żadnego dźwięku cofania, błagam was, bo... Czy ta firma długo istnieje? To w ogóle, ja pojadę sobie ostatni, jeżeli pozwolicie. To jedźcie, ja tutaj mogę jechać nawet... Chyba mam gadać i się skupiać na jeździe w jednej chwili, to jest... Może nie jest taki dobry pomysł. No ja właśnie też tak bym chciał. Niech ktoś prowadzi, może tak. No to może ja. Dobrze, teraz i tak trochę się będziemy rozciągać, bo tutaj a to będzie miał ktoś czerwony, a to będzie miał ktoś zielone, nie? Wiesz co powiem, ja może nawet nie będę na te światła tak uważał, żeby po prostu... Ale tutaj jest zaraz wyjazd z miasta. Tak, bo światła, przypominam, nie są synchronizowane jeszcze. Coś. No właśnie, światła nie są synchronizowane. Dlatego... O, jaki się koreczek zrobił. Dlatego możemy jechać przez te światła. Dobrze, ja sobie podaruję również te światła. Po co na nich się zatrzymywać? Więc jedziemy do Olsztyna. Wybraliśmy taką trasę, ponieważ... nie chciałem, żeby to było zbyt daleko. Bo długie trasy to wiadomo i dłużej się jedzie. A Olsztyn jest jakieś 180 km od Warszawy. Kierunkowskaz. Dobra. Kto tam jedzie za nami? Tak może wiecie co? Może tak jedźmy maksymalnie 70, co? Ma 20 rozwolnie, żeby chłopaki się wyrównali. No nie, ja jadę 50. No ja wiem, ja też teraz jadę w miarę wolno, ale żeby później jakoś tak się wyrównać. Dobra, do 30 zwolniłem. O, już wyjeżdżamy z miasta. Jak już wyjedziemy z tego miasta, to się tam coś o tej firmie bardziej rozwinie. Bo jeśli ktoś, kto to ogląda, by chciał dołączyć tutaj do nas i pojeździć sobie czasem z nami, no to serdecznie zapraszam. Ale żeby się jeszcze bardziej dowiedzieć i zagłębić, no to zaraz coś nam tutaj Pantera opowie. Bo jeśli dobrze pamiętam, to już wcześniej opowiadał mi tak ładnie o tej firmie, więc... No, Szymi już sobie poduszkę szykował, przepraszam, Konsi już sobie poduszkę szykował. Nie no, wiesz, ty bardziej wiesz, bo nie wiem kto tą grupę założył i tą firmę ogólnie, bo już... Szczerze mówiąc, nie wiem, czy mi mówiłeś, ale jak nawet i mówiłeś, to zapomniałem. Tak, pozwól tylko, że wyjedziemy z miasta kompletnie.
Żeby było tak bardziej spokojnie. Żeby można było po prostu rozmawiać i się skupić bardziej na rozmawianiu, a nie na tym. A tak, to pierwsza rzecz to ustalmy jakąś prędkość stałą. No właśnie, też chciałem o to poprosić. To tak myślę 70. Okay. Może nawet 60. Czy nawet 60? Nie, 70. Okej. Okay. Na zjazdach wiadomo już czy ja anulujemy. Dobra, ja podkręcę. Na obecną chwilę. Konsi, słuchaj, jeszcze jedna rzecz ode mnie. Jakoś ty tutaj nagrywasz? Ja niestety nie nagrywam, to po prostu będziesz czasem nas wyprzedzał może, co? Żeby nas wszystkich załapać. Tak, mogę w trakcie. Trasa jest krótka, to wiesz, można... Przede mną jedzie teraz szynka. Kasza, triceps, to jest szynka. To jest taka parodia paszy bicepsa, z nim przyszło do głowy. On już mnie na samym początku tutaj skrytykował, że źle nazwałem. Jest to szynka, jest taki tymczasowy. Że jest szynka, a nie kasza. Ale kasza z szynką da się. To jest nawet dobre połączenie. No, za chwilę potrafi, nie? Tak jak Rusek, płynę do naszej, popiję tak. Można i tak. Ci ktoś, ci ktoś jeszcze za mną jedzie, bo podobno Szymi chciał jechać ostatni. Tylko co wiem, Szymi i Husie też tam siedzą na tak, tutaj tak, nie żyjemy za bardzo. Za wami ostro. A Husasz jak zwykle. O, ja muszę zagrzać świecę porządnie. To wiesz co, redukcja jak... i sandał. Dokładnie. Szymi i Husasz. Mój tekst. Szymi i Husasz. Dobra, jak już o grupie wspomniał, o firmie no bo teraz w tym momencie w tej firmie ile jest osób? W firmie aktualnie jest, myślę, że około 10 osób, nie liczyłem teraz, ale firma ogólnie łączy się z grupą naszą, która właśnie... No właśnie, jeśli ktoś nie gra w Eurotracka, no to nawet jeśli ktoś nie gra, to może sobie tutaj dołączyć, bo też są inne gry, w które ta grupa gra. Tak, bo to jest taka grupa ze smaczkiem takiego z dodatkiem multigamingu troszkę, ale... To jest bardziej nastawione pod gry współpracy i koopy. No właśnie, gdzie... to jest dla ludzi, którzy lubią się bawić razem. Tak, dla ludzi, którzy wiedzą, że... No to właśnie do współpraca, takich gier, współpraca. Trzeba tej współpracy. No może w Eurotracku nie tyle chodzi o współpracę, ale przyjemniej się jedzie w grupie niż samemu. Tak, tak, po prostu więcej symulatorków i takich gier spokojnych. Chociaż też niekoniecznie, bo gramy tam, gdzie są jakieś różne napięcia, w sensie, no że właśnie. Arma czy coś. Arma, no to niekoniecznie spokojna. No tak, tak. Ale... tylko właśnie o to chodzi, że mniej takich gier jak CS i Battlefield, a więcej takich gier, gdzie liczy się głównie współpraca, gdzie bez współpracy nic nie wyjdzie, nie? Bez współpracy człowiek zginie. I to jest takie dosyć wyjątkowe, bo myślę, że nie wszyscy ludzie potrafią się tak fajnie zintegrować razem, żeby móc grać, żeby móc coś osiągnąć. I wiadomo, no są różne rodzaje grup, bo są tam tylko multigamingi, są jakieś tam, wiecie, klany, nie klany, czy to półki, czy to różne takie. No ale tutaj to, jeśli chodzi, to chodzi tylko o współpracę. No może nie tylko o współpracę, ale można sobie na pewno pograć. Przyjemnie. Chodzi o dobrą zabawę, komisji, o dobrą tak, zabawę. No dobra zabawa i jeszcze z takim smaczkiem fajnym i myślę, że to jest takie wyjątkowe właśnie, że... Ale słuchajcie, wiecie co, bo już przejechaliśmy z 80 km, a wy mówiliście mi, żebym was wyprzedził. Słuchaj, tylko póki co jest ciągła, więc zapomnij. Dobra, już jest przerywana. To do 50 zwalniałem, może 50 w swojej komisji wyprzedzi. Chociaż ja wiesz, ja jak teraz jeżdżę na klawiaturze, więc mi to wyprzedzanie to... Może na jakiejś prostszej drodze, żeby nie było zakrętów. Tak, i jeżeli ktoś z swoich widzów jednak by postanowił tam z jakimiś kolegami jednak sam coś popróbować, to tak jak już wcześniej wspomniałem, bądź nie, z firmy, której korzystamy, jest to wirtualna spedycja i właśnie to ona umożliwia to takie fajne prowadzenie tej działalności. No, jest taki dziennik, który dostaniecie. Ja myślę, że Konsil tutaj się postara i wklei linki do opisów, co? Link do grupy, znaczy link do tej strony, no to zobaczymy. Może i coś tam, nawet i na filmie może coś się tam powinno pojawić. No co wy się tak zatrzymujecie? No chłopaki tam sprzedają tak wolno jadą. No, bo ja coś, sorry, bo ja się coś nie mogę dostosować do mata. Powiedzcie, jeśli ja bym miał coś wyminąć, to tutaj jakieś większe przerwy między wami by się przydały. No, no jeśli właśnie, byście się zdecydowali, to... Dobra, wymijam. Uważaj, szynka. Okej, dzwonię trochę.
Znaczy, dostajecie tutaj taki dziennik, tak jakby. Jeśli byście chcieli się zapisać. Tak, tak. I liczy się tutaj to, że jest jeden szef, który akceptuje, on może wybierać ludzi. Kurde, Konzi! O! Ktoś z dzwona wywalił. O! Także jeżeli ktoś z was zapisze, jakiś pan tutaj trąbi, jakiś pewnie optymista. Nie włączę świateł, dobra. Ale jest dzień, na szczęście. Przerywanie grzecznie. Jeżeli ktoś z was bardzo lubił od zawsze grać w symulatory różne i marzył o poprowadzeniu takiej firmy razem z kolegami, to myślę, że to jest fajna okazja na to. No, żeby tutaj sobie dołączyć i zagrać. Bo grupa już istnieje dość długo. Tak, tak. Prawdopodobnie. No, dobre 3 lata, bym powiedział, żeby nie skłamać. No właśnie. Nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, ale ogólnie początki są. Cała historia grupy jest bardzo ciekawa, bo jest tam właśnie dużo o tym podejściu do ludzi i tego wszystkiego. To jest dobre, naprawdę. Bo tak ja mówić jestem. O tym, to całą noc można było gadać. To możesz mówić. No i dobra, za 60 km jesteśmy w Olsztynie. A znaczy, jeżeli ktoś z Twoich widzów, prócz tego, żeby chciał z nami pojeździć w ETS-ie, to chciałby jeszcze z nami zaangażować się w tworzenie różnych projektów filmowych, bo z tego też tutaj słyniemy, to myślę, że... Ja ostatnio chciałem stworzyć projekt filmowy. Nie było problemu, może złożyć podanie śmiało. No, ja ostatnio chciałem stworzyć projekt filmowy z Farming Simulatora. Tak, fabularnie. Znaczy, ja to głównie co do tych filmów, to ja najbardziej jestem taki jakby nabuzowany. No bo wiadomo, fajnie jest stworzyć coś takiego, bo to się później fajnie ogląda. A myślałeś może o jakiejś serii fabularnej z Army, takiego, wiesz, przygody jakiegoś żołnierza? No można było coś takiego zrobić. No słuchaj, ja teraz jestem tylko nastawiony na jakiejś maszynie, bo coś właśnie takie z fabułą. No to jak ktoś chce wystąpić w roli aktora u Pantery, no to zapraszam. Dobrze płacimy. Pantera płaci, więc tutaj... Od kiedy dobrze płacimy? Ja myślę, że to praktycznie od początku jeszcze idzie. Kto dostaje pieniądze, no właśnie. Dostaje pieniądze, nie? O kurde. Tak. Jeden aktor... Ale jak ktoś się wstydzi, jak ktoś, no mówię, się wstydzi, to jakby chciał z nami tylko grać, to śmiało. Też, jak nie test, to Arma, jak nie Arma, to jakieś inne takie gry. Payday, SWAT. Tak, takie typowe. Typu, wiecie, Minecraft i tak dalej. Tak. Nie gracie Minecrafta? O kurcze. Minecraft. Ale na pewno Arma się grało. No ja, no przecież wiadomo, że ja widziałem twój filmik z Minecrafta, Macie. No, tylko, że teraz Minecraft, sens Minecrafta. Wiem, to już nie jest to, co kiedyś. Konsi, kiedy Minecraft? Nie będzie. A wiecie, co jest najgorsze? Jaki jest fail tego odcinka, że Konsiego, ja wszystkich mam podgłośnić na TS-ie o 5 dB, tylko nie Konsiego. I jak Konsi coś mówi, to ja mu mogę często wejść w słowo, a on jeszcze dodatkowo nagrywa, także... Ale no wiesz, to u mnie to nie ma znaczenia, jak ja nagrywam. Bo, znaczy nie wiem, bo jak ty też nagrywasz, no to wtedy... No właśnie nie nagrywam, bo... Nie, no to u mnie nie będzie problemu. To u mnie wtedy nie będzie problemu przecież. Farming Simulator to jest fajna sprawa, bo teraz to jest modne. Nie tyle modne, co po prostu... No ja to lubię, no bo nie tyle lubię sobie... No lubię sobie i pograć, ale lubię sobie też tworzyć jakieś tam swoje modyfikacje, czy tam... Tak, bo zauważmy, że tych innych symulatorów jest sporo dosyć, a właśnie brakowało od zawsze tego symulatora przeznaczone do takich właśnie ludzi, którzy się pasjonują rolnictwem, tak, gospodarstwem. Sobie można tutaj zrobić. I my z Konsim właśnie mamy taki team mały, od kilku lat. Polish Mod Fabric. I to jest bardzo pozytywnie odbierane przez ludzi, no nawet takich tych młodszych i tych starszych, bo no to jest coś nowego, nie? Wiadomo, znaczy może nie tyle nowe, bo
To już, że nie tyle jest nowe, bo już istnieje to od 2008 roku. No tak, tak, roku. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że nie. Wcześniej jeszcze też był SimTraktor, był wcześniej taką grą rolniczą. A no to wybaczcie, bo ja nie wiem, ale no wiesz, ale tak naprawdę to się zaczęło od części chyba 2009, tak na poważnie, bo... No, to już było dobre. Bo w ósemce mody trzeba było dodawać przez dopisywanie tam w, no, w folderze gry, a tutaj po prostu wrzucasz do moc i bez problemu ci wszystko. W 11 jeszcze było dodane multiplayer, to jeszcze bardziej spopularyzowało. I krowy. No, krowy też bardzo rozbudowały. Ja tak za wami jadę, ale ja mam gdzie indziej ten ładunek, ale... Mistrz drugiego... Oj... O cholera... To tak wypierdzielił dzwona tu? Pantera! No nie wiem... Ale my już jesteśmy? No już szaleś tym, szaleś tym. No nie może być. No szybko zjechało. Dojechaliśmy, no tak, ale... Być. Ale słuchaj, jest 17 minut. Więc... Wiesz... 3 minutki w to... Czekaj, panterkę, tam gadę szybko. Dobra, dobra, to ja tutaj miejsce robię jak coś. Więc jeśli ktoś by był chętny dołączyć do grupy natychmiastowej reakcji, to serdecznie zapraszam. Tak, nie zamierzam tutaj jakoś nie wiadomo jak pięknie tego opisywać, także jak będziecie chcieli, to zobaczycie sami, mam nadzieję, że nie pożałujecie. Kto mi tutaj szymi? Cześć. Więc... Mogę porobić jak coś czosorki. Więc myślę, że czas się żegnać, bo teraz już każdy musi pojechać do swojej firmy i odwieźć ładunek. Ja teraz no wszyscy mam chyba tutaj akurat, to wiesz. Nie, ja mam gdzieś indziej, tylko po prostu tutaj przyjechałem z wami. Też ma ładne malowanko. Więc żegnamy się. Żegnamy się z wami. Cześć. Cześć. Na razie. Na razie. Cześć.